Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Bardzo wam serdecznie dziękuję za liczny odzew, jeżeli chodzi o pomoc dla osób dotkniętych powodzią. Wiem, że wśród naszych widzów, widzów, naszego kanału jest wielu, wielu, którzy cierpią z powodu tej jak to się już zwykło. Nazywać Wielkiej Wody, tego cierpienia, samotności, tej niepewności, niebezpieczeństwa związanego z powodzią. Jesteśmy z Wami wszystkimi, nie tylko słowami moimi, które dla wielu mogą się wydać po prostu puste, ale modlimy się za Was codziennie o godzinie 7 rano na różańcu, jak również i wspieramy zbiórkę Caritas, który to plakat zobaczyliście na początku, i również plakat z kontem do Caritas na konto Caritasowskie również na końcu opublikuję. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że razem zmierzamy do nieba w naszych troskach, w naszych codziennościach. Zobaczcie, jak to jest. Jak się okazuje, znowu my, Polacy, stajemy na wysokości zadania: jednoczy nas Solidarność i powiem wprost: miłość bliźniego, chociaż no przecież nie wyrażamy tej miłości w słowach, to i ten materiał również powstaje ponad podziałami politycznymi. Tak, ponad podziałami politycznymi również jest ta pomoc, którą sobie nawzajem niesiemy. Szczególnie ta pomoc, którą obserwowałem wczoraj w nocy, dziś rano w Nysie. Powiem wam szczerze, że to my, to jest właśnie Polska, to my Polacy, powiem z wielką dumą, my naród polski, który po, którzy potrafimy sobie pomagać. No, czasami musi przyjść ta bardzo trudna chwila, żebyśmy docenili siebie nawzajem, z sąsiada, żebyśmy po prostu nie tylko z szacunkiem, ale z miłością i z troską na siebie spojrzeli, sobie nieśli nawzajem pomoc. Bardzo wam serdecznie dziękuję, bo ja tu siedzę sobie w pokoiku, a wielu z was po prostu idzie w teren, pomaga. Mateusz, jeden z administratorów naszej grupy facebookowej, również doświadcza skutków powodzi. Dzisiaj przesłał mi filmiki. Jego miejscowość jest właściwie całkowicie zalana mosty są zniszczone ale jednak ta Solidarność, nasza polska Solidarność tak powiem, bez jakiegoś większego patetyzmu to są fakty. To są właśnie te cuda. My czasami oczekujemy wielkich, spektakularnych cudów, niemalże opartych o jakichś, mistycznych, o jakichś mistycznych doświadczeniach. Nie. To znaczy, takie cuda też oczywiście się zdarzają. Natomiast cudem jest ta wzajemna pomoc w trudnych chwilach. Pamiętacie, przywołam, przepraszam, być może nie powinienem, ale czemuż nie? Te trudne chwile, które dotyczyły nas, naszej ojczyzny. Naszego społeczeństwa, nas Polaków po śmierci Jana Pawła II, jak się wszyscy wtedy solidarnie zameldowaliśmy jako jedna wspólnota Polaków, jak sobie nawzajem okazywaliśmy współczucie, ale również i tę tęsknotę za Janem Pawłem II. Oczywiście zostawiam ten fakt, czy słyszeliśmy Jana Pawła II, czy tylko go słuchaliśmy, to nie czas, żeby teraz. Takie dywagacje tutaj czynić. Kolejne, kolejne smutne, bardzo przykre wydarzenie, dramatyczne to jest Smoleńsk. To jest to wydarzenie, byśmy powiedzieli, Smoleńskie. Ja bym nazwał to jeszcze mocniej, ale nie wiem, czy nas tutaj nie zablokują przypadkiem, bo kiedy samolot wpada w błoto i się rozbija na kawałki, to. Ale dobrze, zostawmy. Zobaczcie, jak wtedy się zespoliliśmy. Oczywiście później doszły do głosu media. Media i. Rozgrywki polityczne zostawmy. Odizolujmy się od polityki, odizolujmy się od tych podziałów politycznych. Zobaczcie, te trudne chwile powodują, że znowu jesteśmy razem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten cud wzajemnej pomocy, za cud spoglądania na siebie jako na bliźniego. Pojawiają się na Facebooku mnóstwo ogłoszeń: przyjmę powodzian, chociaż nie mam prądu, to mam ciepłą pościel w Kłocku, w Nysie. We wszystkich miejscach, gdzie, nawet tych malutkich, gdzie ludzie nie mają właściwie prądu, a czasami dachu nad głową, to tym, co mają, dzielą się. To jest właśnie cud. O to chodzi. To jest paradoksalnie, powiem, niebo na Ziemi, pośród tej wody. Niech taką arką Noego, w cudzysłowie, arką Noego, czyli arką ocalenia przed wzajemną nienawiścią, którą dzisiaj zwiemy hejtem, chociaż przecież jest to nienawiść. Będzie miłosierdzie świadczone sobie nawzajem, to znaczy, naszą arką ocalenia przed nienawiścią, przed rozbiciem naszego narodu, naszego polskiego społeczeństwa jest, uwaga, miłosierdzie. Tak, to miłosierdzie, to przesłanie miłosierdzia, z którym Pan Jezus Miłosierny przychodzi do siostry Faustyny. Nie było to przypadkowe, że właśnie do nas, Polaków, Pan Jezus przychodzi przez siostrę Faustynę, mówiąc, że jest Bogiem Miłosiernym, ponieważ my, Polacy, z jednej strony Wciąż musimy się uczyć miłosierdzia, jak zresztą nie tylko Polacy, ale każdy, myślę, naród. Czasami wpadamy w taką pychę, mówiąc, że jesteśmy narodem wybranym, to nad tym się zastanowimy, czy Polska jest narodem wybranym. Pan Jezus powiedział, jeśli, jeśli będzie mi posłuszna. Bardzo ją umiłowałem, ale jeśli będzie mi posłuszna. Ale z drugiej strony potrafimy okazywać wzajemne miłosierdzie i potrafimy przekraczać te podziały polityczne. Czasami sztucznie generowane przez media, napędzane przez pieniądze polityków, oligarchów polskich, którzy w imię władzy, sławy są w stanie rozbijać jedność naszej ojczyzny, naszego społeczeństwa, naszego polskiego narodu. Za te właśnie małe cuda, o których mnóstwo jest w internecie, mnóstwo, słuchajcie, jest mnóstwo, mnóstwo historii zwykłej pomocy, które Polak Polekowi niesie. Ratujemy zwierzęta, ratujemy dobytek, Sąsiadów, czasami bardzo często osób nam obcych, których nie znamy, to są te małe cuda. To właśnie jest tutaj, teraz. Niebo na Ziemi, pośród tych fal powodzi, to jest właśnie droga do nieba, droga miłosierdzia, świadczenia sobie nawzajem miłosierdzia. Ja się od Was tego uczę i bardzo Wam dziękuję, że mogę się od Was uczyć. I dziś zobaczcie, jak to się dzieje, że. Dziś dociera do mnie książka, która ukazała się w tamtym tygodniu. Zaufać miłości pięknie wydana. To jest bomba, to jest petarda ojca Krzysztofa Popławskiego, znanego dominikanina, który pracował między innymi jako misjonarz na Tajwanie i w Chinach, ale też był prowincjałem polskich dominikanów. Książka poświęcona Świętej Teresce z Lizie, Małej Teresce książka, która uczy nas, jak zaufać miłości. Tu ta treść tutaj zawarta, którą autor nazywa codzienność z teresą z Lizie, to jest jakby pomoc Nieba dla nas. W jaki sposób możemy napełniać się miłością i tę miłość nieść wszystkim, niezależnie od tego, czy się zgadzamy, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, moralne, a nawet i te dotyczące wiary. Święta Tereska tu jest akt oddania, czy też ofiarowania się miłości miłosiernej. Za chwilę wam fragmenty przeczytam. Ta książka ląduje w sklepiku moc słabości dzisiaj. Zobaczcie, jak pięknie wydana, nawet ta okładka tak się pięknie mieni. Są w środku piękne również grafiki. I pozwólcie, bo książka ta to niesamowite opracowanie drogi. Świętej Tereski do nieba, drogi, która może być drogą każdego z nas, taką ścieżką prowadzącą przez codzienność, przez nasze trudy, przez nasze słabości. Święta Tereska od dzieciątka Jezus żyła wedle zasady, wedle słów, które święty Paweł usłyszał od Pana Jezusa. Moc w słabości się doskonali. I ojciec Krzysztof Popławski w rozdziale zatytułowanym Jezu, ufam Tobie, zobaczcie, Święta Tereska z Lizję, to Jezu, ufam Tobie, już się u niej pojawia. Później pojawia się u naszej Faustyny. Również Jan Paweł II jest przecież głosicielem Miłosierdzia Bożego. To On rozsławia Miłosierdzie Boże na cały świat. To On ustanawia krakowskie łagiewniki jako sanktuarium światowe Miłosierdzia Bożego. To On kanonizuje Świętą Faustynę. Ale o miłosierdziu Bożym, o tym zaufaniu Jezu, ufam Tobie. Mówiła już Święta Tereska z Lizie. Przepraszam, że może tak według siebie oceniam, ale bardzo bliskie są mi książki, i, i kiedy się pojawia jakaś nowość na rynku wydawniczym, to dla mnie to jest znak z nieba, jakaś pomoc z nieba, że Pan Bóg daje nam swoje słowo, oczywiście w Piśmie Świętym, w Biblii, ale również przekuwa to swoje słowo na codzienność, bo przecież życie świętych to jest dowód na to, że rzeczywiście Słowo Boże działa w codzienności, i można być świętym w każdym czasie, w każdym miejscu. W każdej sytuacji dziękuję yy, ojcu Krzysztofowi mam nadzieję, że do niego dotrę, żeby go zaprosić na kanał, zatem książkę, to jest najlepsza książka, jaką ostatnio czytałem i powiem wam szczerze że właściwie brak mi słów no właśnie, bo skoro zacząłem mówić o książkach, zobaczcie, że dzieci i młodzież terenów zalanych doświadcza tego, że nie może chodzić do szkoły no, młodzi mogą powiedzieć hura, przedłużyły nam się wakacje jest taki trend obecnie także wśród dorosłych rodziców, którzy mówią, a szkoła jest niepotrzebna, ważne, żeby dziecko potrafiło zarabiać pieniądze, żeby potrafiło się ustawić. Nie nie wierzcie w te kłamstwa. Nie wierzcie w te kłamstwa. Szkoła, liceum, uniwersytet, politechnika to są skarby narodowe. Wróćmy do tego klasycznego wychowania, tej klasycznej edukacji opartej. Oczywiście to jest podstawa na szkole podstawowej, ale również na szkole średniej wymiarze licealnym czy jakimkolwiek innym, ponieważ tu chodzi o to, aby młodzi zdobywali pewne narzędzia umożliwiające im odróżnienie prawdy od kłamstwa i generalnie pomagające im w dociekaniu prawdy. To znaczy, im więcej wiedzy, tym łatwiej jest się w świecie poruszać. Tak. Czasami tej wiedzy jest bardzo dużo w wymiarze teoretycznym, ale przecież tu chodzi o umiejętność posługiwania się tą wiedzą w codzienności i poruszania się w tej codzienności. Diabłu zależy na tym, abyśmy nie potrafili poznawać prawdy, ponieważ Chrystus powiedział: Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Im więcej wiedzy, tym łatwiej jest nam tę prawdę Poznawać, dlatego zawsze będę Was zachęcał do czytania książek, nawet jeśli kiedyś one znikną, chociaż wydaje mi się, że nie, bo księgarnie książek są pełne, i gdyby książki się nie sprzedawały, to wielkie empiki i inne domy, że tak powiem, książki, wielkie księgarnie zniknęłyby, a przecież jest ich dużo więcej. Natomiast wracam do książki Zaufać Miłości, codzienność z Teresą z Lizie. Ojciec Krzysztof w rozdziale Jezu Ufam. Sobie. każdy rozdział jest rozpoczyna się takim wprowadzeniem, zapisał każda chwila stanie się sakramentem, każda chwila stanie się sakramentem, czyli czasem i miejscem łaski, jeżeli będziemy w niej widzieli Bożą wolę i obecność i temu się z całkowitą ufnością powierzymy. I oto. Istnieją słowa klucze, które są streszczeniem czyjejś doktryny, a jednocześnie pozwalają doświadczyć przestrzeni, w której żyjemy. Wnikając w ich treść, widzimy, jak święci zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. To jest fragment z listu do Efezjan z rozdziału trzeciego. O takich słowach, kluczach związanych ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza, chciałbym teraz napisać te słowa, to słowa klucze, te, które definiują duchowość świętej Tereski, które dziś nam są dane w tym trudnym momencie, ponieważ ja tę książkę cytuję nie, nieprzypadkowo. Zaraz się okaże, że nieprzypadkowo w tym czasie, kiedy ona się pojawia na rynku, jest nam dana jako takie narzędzie, żebyśmy odkrywali. Arkę ocalenia, którą jest Miłosierdzie Boże. Te słowa kluczowe w duchowości Świętej Faustyny to zdanie się, mała droga i duchowe dziecięctwo. Pozwólcie, że dzisiaj sobie przeanalizujemy tylko te słowa zdanie się. W lipcu 1893 roku Teresa pisze trzy listy do swojej siostry Celiny, która w tym czasie opiekuje się chorym ojcem. Ojciec Konrad de Mester, karmelita, nazywa ją je trylogią o zdaniu się. Po raz pierwszy słowo klucz pojawia się w liście z 6 lipca. Twoja Teresa nie przebywa obecnie na wyżynach, ale Jezus uczy ją, by korzystała ze wszystkiego dobrego i złego, jakie znajduje w sobie, zapisała święta Tereska. Uczy ją gry w banku miłości. A raczej nie, to on gra zamiast niej, nie, nie mówiąc jej wcale w jaki sposób zabiera się do tego. To jego rzecz, a nie Teresy. Jej rzeczą jest jedynie zdać się na niego, oddać się, nie zachowując nic dla siebie, nawet tej radości, by się mogła dowiedzieć, ile jej bank przynosi. Zdanie się. To słowo kluczowe. Dziś nam też tak bardzo potrzebne, żebyśmy zdali się na pomoc drugiego człowieka i żebyśmy również byli tymi, którzy, że tak powiem, niosą w cudzysłowie zdanie się. To znaczy, kiedy niesiemy pomoc innym, to inni mogą zdać się na naszą pomoc. Zobaczcie, że jesteśmy też tymi, którzy rozkładają, kiedy idziemy z pomocą, tę kładkę dla innych, żeby inni mogli nam zaufać i zdać się. To, co się dzieje teraz w terenach doświadczonych powodzią, to jest właśnie. To ta codzienność ze świętą Tereską, zdanie się na człowieka uczynionego na Boży Obraz i Boże Podobieństwo, który w sercu niesie, niesie miłosierdzie, bo miłosierdzie Boże jest arką ocalenia przed nienawiścią i przed śmiercią. A zatem to słowo kluczone zdanie się, czyli powierzenie się, zaufanie, to co później święta Faustyna usłyszy, Jezu ufam Tobie. Oddanie, zawierzenie siebie, korzystanie ze wszystkiego, z miłością i dla miłości. Wszystko zależy od Boga, ale całym swoim życiem odpowiadam Jemu w tym momencie. Dlaczego ta książka nazywa się Zaufać Miłości? Codzienność. Święta Tereska mówi, że to, co możemy zrobić, to możemy zrobić teraz. To znaczy, no i to znowu jest aktualne wobec tego zagrożenia powodziowego, którego obecnie doświadczają tereny już zalane albo którym grozi ta katastrofa. Możemy działać tu i teraz. Przeszłość zawierzamy Bożemu miłosierdziu, przyszłość oddajemy Bożej Opatrzności, natomiast zawierzyć się to oznacza zaufać teraz Bożej miłości i robić wszystko z miłością zaufać Mu w tym momencie. Zobaczcie, przecież później święta Faustyna dokładnie to samo mówi, ojciec Dolindo Urotolo to samo później rozwija, te same słowa, jakby ten sam rdzeń znaczeniowy zdać się, święta Tereska z Lizie. Jezu, ufam Tobie, ufam, tam jest czas teraźniejszy. Jezu, Ty się tym zajmij, czas teraźniejszy, ale zajmij się Jezu w przyszłości. My nie mamy wglądu w przyszłość. Teoria Poznania, już mówiliśmy sobie o tym, twierdzi, że teraźniejszość trwa 3-4 sekundy. To jest ten wymiar, na który mamy wpływ. I w tym momencie mamy robić wszystko, co możemy. I zawsze tak, jeżeli tak będziemy zawsze czynić. To w ten sposób przez te codzienności, przez te 3-4 sekundy teraźniejszości będziemy się wspinali do nieba. Nie dajmy się oszukać przez szatana, który chce uczynić z naszej przeszłości argument przeciwko teraźniejszości i chce również w nas, w nasze serca wlać beznadzieję i niepokój związany z przyszłością. Zostaw przyszłość. To jest trudne dla człowieka XXI wieku, który za pomocą nowinek technologicznych, które też są dowodem piękna ludzkiego rozumu, bo człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo i te nowości technologiczne dobrze wykorzystywane, to są również dowody na istnienie Pana Boga. Człowiek otrzymał rozum od Pana Boga. Natomiast czasami chcemy wpaść w taką pychę i czasami wpadamy w zarozumialstwo, że za pomocą technologii jesteśmy w stanie ogarnąć przyszłość. Takie wydarzenia trudne jak ta katastrofa, jak ta powódź dają nam do myślenia, ale nie tylko, bo dotykają nas dosłownie. Ta woda powodziowa dotyka nas. Że przyszłość jednak nie zależy od nas, to znaczy możemy przyszłość planować, ale mamy wpływ tylko na to, co się dzieje teraz. Chociaż Teresa na pewno nie znała twórczości Jana Piera, francuskiego jezuity z przełomu XVII i XVIII wieku, który napisał rozważania zatytułowane Zdanie się na Bożą Opatrzność, to na pewno te sformułowania duchowości ojca Jana piera są jej bardzo bliskie, ponieważ on sformułował duchowość chwili obecnej. Ta piękno tej książki polega na tym, że ona jest tak bardzo realistyczna, że dowodzi nam, że nie tylko święta Teresa z Lizy, ale wszyscy święci byli tak bardzo realistyczni, jak Bóg, który mówi do Mojżesza jestem, który jestem, jestem tutaj. Tu chodzi o to, aby się skoncentrować na tym, co się dzieje teraz. A zatem... Duchowość chwili obecnej, mówiąc o jej wymiarze sakramentalnym. Sakrament, według takiej definicji klasycznej, to jest znak widzialny łaski niewidzialnej. Na przykład, chrzest. Znakiem widzialnym łaski chrztu jest woda, a łaską niewidzialną jest obmycie z grzechu pierworodnego i z grzechów uczynkowych, jeżeli chrzest przyjmuje osoba dorosła. A zatem duchowość chwili obecnej która ma wymiar sakramentalny. Bóg mówi o sobie, że jest. Bóg jest święty, czyli teraźniejszość jest naznaczona Bożą obecnością. Uwaga, świątynią Boga jest teraźniejszość. Można by powiedzieć, że jest to duchowość, którą, przed którą klękamy w takiej naszej mistycznej, ale codziennej kaplicy, którą jest chwila obecna. Bóg sakramentalnie, w cudzysłowie oczywiście, sakramentalnie obecny w tu i teraz jako ten, który jest. Ojciec Jean-Pierre zapisał Sakramencie obecnej chwili Pan się udziela pragnącym go maluczkim, którzy go we wszystkim pod najdrobniejszą postacią chwili obecnej szukają, a wielcy... Iż tylko na zewnętrzną patrzą postać i w wielkich rzeczach go nie znajdują. Ojciec Krzysztof komentuje to tak. To jest też prawda o naszym życiu, które składa się przecież z mnóstwa uczynków na pozór małej ważności. Otóż na tych drobnych i mało ważnych uczynkach Pan Bóg poprzestaje tak. Nimi nic więcej nad to nie czyniąc, można się uświęcić, zapisała święta Tereska. Każda chwila stanie się sakramentem, czyli czasem i miejscem łaski, jeżeli będziemy w niej widzieli Bożą wolę i obecność i temu się całkowitą ufnością powierzymy. Jak dalej, napisał ojciec Jean-Pierre, w stanie zawierzenia jedyną regułą jest bieżąca chwila. Czyli jeżeli jesteśmy w bieżącej chwili, a skoro żyjemy, no to jesteśmy w teraźniejszości, to jedynym warunkiem, żeby się zawierzyć Bogu jest, uwaga, bieżąca chwila, to znaczy codziennie, cały czas możemy się Bogu zawierzać. Ta książka jest o zawierzaniu się miłości miłosiernej i raz jeszcze powtórzę, to co się dzieje, ta braterska pomoc, gdzie nawzajem sobie pomagamy, to jest właśnie ten cud obecności Boga miłosiernego, który działa tu i teraz. Ludzie poświęcają cały swój dobytek, żeby, uwaga, ratować dobytek innych poświęcają swoje życie, tu wyrazy uznania i słowa nie oddadzą tego szacunku i tego tej wielkiej podzięki, jaką składamy strażakom, policjantom, wojsku, wszystkim tym, ochotniczej straży pożarnej, terytorialsom tak zwanym, wszystkim wolontariuszom, ochotnikom, nie jesteśmy, widzicie, nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić, którzy idą z tym, co mają, tacy jacy są w tych trudach codzienności, bo przecież oni wszyscy mają swoje problemy, swoje słabości, idą z tym, jacy są i co mają, niosąc pomoc innym, czasami nawet samą obecnością. Chwila obecna jest sakramentalną w cudzysłowie obecnością samego Boga. Tak, szatan chce nam wmówić, abyśmy się zajmowali przeszłością, rozpamiętywali przeszłość, abyśmy teraz całą uwagę skupiali na przyszłości, która przecież zależy od teraźniejszości. Wracam do książki. Zaufać miłości, codzienność z Teresą z Teresa zaś pisała w jednym z listów: list 96. Każda chwila jest wiecznością, a w swojej poezji. Napisała, by kochać się, panie, mam tylko tę chwilę jedyną. Podstawą do zdania się, powierzenia i zawierzenia Bogu w każdej chwili są dwa doświadczenia: wielkość Boga i jego miłość, oraz słabość i kruchość człowieka, który właśnie taki jest zaproszony do bliskości z Bogiem. Uwaga, do nieba są zaproszeni. Grzesznicy. Do kościoła są zaproszeni grzesznicy. Do sakramentów są zaproszeni grzesznicy, bo grzesznicy potrzebują sakramentów, bo grzesznicy potrzebują uświęcenia, bo ci, którzy są na ziemi, pragną nieba. Te słowa Świętej Tereski. Każda chwila jest wiecznością. Chwila, wieczność, jak to pasuje do siebie? Tak, każda chwila jest wiecznością, i to się dzieje teraz w tych miejscach, gdzie sobie nawzajem niesiemy pomoc. Książka jest przegenialna, za chwilę Wam przeczytam fragment ofiarowania się miłości miłosiernej. Natomiast chcę również dziś przytoczyć, miałem przytoczyć słowa świętej Faustyny, ale może zrobię to na oddzielnym materiale. Kiedy? 12 czerwca 1987 roku, czyli 10 lat przed tą powodzią tysiąclecia, w cudzysłowie, no takie powodzie tysiąclecia będą nam się podobno zdarzały już częściej. Jan Paweł II odbywał trzecią pielgrzymkę do Polski. Między innymi był na Westerplatte. I teraz do Was, młodzi, którzy być może nie macie szkół, są one pozamykane. Takie zawołanie być może znacie, być może słyszeliście. Jan Paweł II mówił wtedy. Wiemy, że tu na tym miejscu, na Westerplatte we wrześniu 1939 roku grupa młodych Polaków żołnierzy pod dowództwem Majora Henryka Sucharskiego trwała ze szlachetnym uporem. To, co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o pomoc, szlachetny upór, szlachetna pomoc, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Teraz też taka nierówna walka z, z potęgą przyrody, z potęgą powodzi. Walkę bohaterską. Przypomniał papież słowami: Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz to nowych ludzi i pokoleń Polaków. Jan Paweł II, który dziś wstawia się za naszą ojczyzną w niebie, tak jak i święta Faustyna, święty Wojciech, świę, wszyscy święci, święty Stanisław, każdy z Was, młodzi przyjaciele. Znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. I dalej święty Jan Paweł II podczas tej trzeciej pielgrzymki w roku 1987 mówił tak: Jeden, drugiego brzemiona noście to znaczy jeden i drugi a skoro brzemię to brzemię niesione razem we wspólnocie podkreślał papież Polak a więc nigdy jeden przeciw drugiemu jedni przeciw drugim i nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie bez pomocy drugich nie może być walka silniejsza od solidarności. To są prorocze słowa, ale też potężne. Zobaczcie, jak one nas motywują. My Polacy mamy w, to, w sobie, w naszych sercach to pragnienie czynienia dobre. Każdy zresztą człowiek uczyniony na Boży obraz i Boże podobieństwo, ale my tak naprawdę potrafimy się mobilizować w trudnych chwilach. Jak mawiała szlachta, jak trwoga to do Boga. Kiedy są trudne chwile, kiedy rzeczywiście grozi nam niebezpieczeństwo, to wtedy Unosimy nasze serca ponad podziały polityczne, i to się też teraz rzeczywiście dzieje. Bardzo Wam serdecznie za to wszystko dziękuję. Razem zmierzamy do nieba, i dziękuję, że my, jako kanał, możemy również w ten sposób przez Was nieść tę pomoc innym. Chcę te zasięgi na kanale wykorzystać właśnie ku temu, żebyśmy zaapelowali do wszystkich, którzy mogą pomóc w jakikolwiek sposób, czy jadąc na miejsce, gdzie nasze ręce do pracy są potrzebne, czy finansowo, abyśmy wspierali się. Nawzajem w tej drodze do nieba przez naszą codzienność, ponieważ chwila obecna jest w cudzysłowie sakramentem, chwila jest codziennością. I na koniec pozwólcie, że przeczytam fragment aktu ofiarowania się miłości miłosiernej autorstwa świętej Teresy z Lizie. O mój Boże, trójco błogosławiona. Skoroś mnie aż tak umiłował. Że dałeś mi swego jedynego syna, by stał się moim zbawicielem i oblubieńcem. To nieskończone skarby jego zasług i do mnie należą. Ofiaruję je tobie z radością, błagając, abyś patrzył na mnie już tylko przez oblicze Jezusa i przez jego serce, gorejące miłością. Pod wieczór życia stanę przed tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę cię, panie. Byś liczył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością i, jako dar Twojej miłości, otrzymać wieczne posiadanie ciebie samego. Nie chcę więc innego tronu ani innej korony. Jedynie tylko ciebie samego. O mój umiłowany, w Twoich oczach czas jest niczym. Jeden dzień jest jak tysiąc lat, to też w jednej chwili możesz przygotować mnie do stawienia się przed tobą. To jest tylko fragment aktu ofiarowania się miłości miłosiernej. Wczoraj zastanawialiśmy się nad tym tutaj na kanale, w filmie. Czy powódź jest karą Bożą? I, i dziękuję wielu kapłanom. Coraz więcej pojawia się wypowiedzi kapłanów, duchownych, katolickich biskupów, którzy mówią wprost: nie, powódź nie jest karą niebios. Nie, Pan Bóg nie znajduje, że tak powiem, radości w tym, że człowiek cierpi. Nie, powódź może być dla nas, że tak powiem, nawet metaforycznie takim momentem, kiedy chluśnięci zimną wodą w twarz, a właściwie w nasze serca, obudzimy się, obudzimy się do prawdziwej wiary, która opiera się na zaufaniu, zawierzeniu, miłości bliźniego i My będziemy, nasze życie, nasza codzienność, nasze serca będą takimi arkami ocalenia. A arką ocalenia przed nienawiścią, przed hejtem, przed kłamstwem, przed podziałami jest miłosierdzie. Dziękuję tym wszystkim kapłanom, którzy mają odwagę, bo też nie jest to łatwe mówić wprost. Nie, powódź nie jest karą bożą, tak jak to mówi katechizm. Nie myślmy... Według Starego Testamentu. Główna zasada, jeżeli chodzi o czytanie Pisma Świętego, to jest czytanie Starego Testamentu z Nowym Testamentem. Jeżeli ktoś się koncentruje tylko na Starym Testamencie i na tej zasadzie oko za oko, ząb za ząb, no to wtedy żyje jak ci, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, kiedy Jezus nie przyszedł na ziemię i nie było, że tak powiem, drugiej części Biblii, czyli Nowego Testamentu. Głównym kryterium czytania całego Pisma Świętego jest Ewangelia. Każdy fragment Starego Testamentu mamy odnosić do Ewangelii, i Ewangelię mamy odnosić do każdego fragmentu pisma świętego. To są podstawy. Myślę, że gdzieś tam w szkole podstawowej było o tym mówione na lekcjach religii, a świętych mamy po to, aby uczyli nas i byli też dowodem na to, że przyjmując Słowo Boże możemy nim żyć, a możemy nim żyć tylko w codzienności, bo tylko ta chwila, w której teraz jesteśmy, jest nam dana i nad nią możemy zapanować, bo przeszłość oddajemy miłosierdziu Bożym, a, Bożemu, a przyszłość ofiarujemy opatrzności Bożej. Święta Teresko z Lizie, módl się za nami. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Raz jeszcze dziękuję, że nawzajem sobie pomagamy i nawzajem dla siebie jesteśmy dowodami na to, że Bóg, jak to napisał święty Jan w swoim liście, jest miłością. Szczęść Boże.